Panie, dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o Tobie pamiętać. Księga Izajasza, 26 rozdział, 8 werset. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 8. Możemy w tych wersetach zauważyć o ważnym aspekcie, jakim jest najlepsze spojrzenie w przeszłość. Większość wielkich wydarzeń z przeszłości żyje tylko dlatego, dalej tylko dzięki starym książkom lub ruinom antycznych monumentów. Mapa polityczna ulega ciągłym zmianom. Wielkie podboje dawnych czasów z reguły nie ustaliły żadnych trwałych granic. To samo tyczy się polityki i nauki. Wielkie przełomy ideologiczne przychodzą i odchodzą. A kiedyś stawiane hipotezy i tezy dzisiaj są często obalane. W przeszłości miało jednak miejsce szczególne wydarzenie, głęboko zakorzenione w naszym zachodnim społeczeństwie. Narodziny Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jaki był powód Jego przyjścia? Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. W tym celu konieczna była Jego śmierć, o czym mówi nam Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 werset. Urodził się więc, aby móc za nas umrzeć. Pan Jezus oddał swoje doskonałe i bezgrzeszne życie za nas, winnych ludzi, abyśmy mogli zostać uratowani. Podobnie niesamowite jak Jego narodziny i śmierć jest dla nas Jego zmartwychwstanie. Wielu naocznych świadków potwierdziło to wydarzenie. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, nie istniałby dla nas żaden dowód na to, że Bóg przyjął Jego zastępczą ofiarę za nas. Chrystus został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. O tym czytamy w Rzymian 4, rozdział 25, werset. To wszystko wydarzyło się już około 2000 lat temu, jednak wiara w te wydarzenia jest dla nas najlepszym spojrzeniem w przeszłość. A jak wygląda ta sprawa u Ciebie? Czy już wyciągnąłeś wszystko, co najlepsze ze śmierci Pana Jezusa Chrystusa za Twoje grzechy? Czy uwierzyłeś Pana Jezusa Chrystusa? Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli odejdziesz z tej ziemi, nie uwierzywszy w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz na zawsze potępiony.